nami gość specjalny, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Dzień dobry panie prezesie. Dzień dobry. Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności, o to chciałem na początek zapytać, bo to brzmi pięknie, jak się czyta na stronach funduszy inwestycji, funduszy rozwojowych. 54 inwestycje, 48 reform, na to, to ma się składać właśnie na ten program, 158 miliardów złotych, no ale jeszcze ciągle tego nie ma. Kiedy to będzie? Co pan wie na ten temat? No bo to są kluczowe pieniądze dla polskich inwestycji przede wszystkim. No mam nadzieję, że do wypełnienia wszystkich kamieni milowych dojdzie w najbliższych miesiącach i Polska otrzyma te środki z Funduszu Odbudowy. Natomiast niezależnie od tego, my dostaliśmy jako Polski Fundusz Rozwoju taką rolę prefinansowania tych wszystkich inwestycji, które realizowane są z tego funduszu. Rozpoczęliśmy ten proces kilka miesięcy temu. Już pierwsze kilka miliardów trafiło na projekty inwestycyjne i wiem, że Ministerstwo Infrastruktury, czy w obszarze wszystkim transformacji energetycznych, wiele takich przetargów na te inwestycje zostało uruchomionych. Tylko oczywiście to jest takie rozwiązanie typu proteza, typu prowizorka tymczasowa, bo mamy tutaj problem naglących terminów, problem tego, że inne kraje już te pieniądze dostały, już te zasoby wykorzystują na rynku, no i jeszcze jest inflacja, która nam podgryza te pieniądze, które na nas ciągle czekają. Tak, dlatego rozpoczęliśmy wcześniej te inwestycje, ponieważ gdyby to się przedłużało dalej, Polska by nie była w stanie zaabsorbować tych środków z Funduszu Odbudowy, byłoby zbyt mało czasu, bo ten czas jest do połowy 2026 roku. Dlatego no, te przetargi i inwestycje w tej chwili ruszają. Wcześniej Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił też taki program inwestycji strategicznych w samorządach. Całkiem stabilnie zachowują się inwestycje prywatne, bo rosną około 5%. No i przede wszystkim widać pomimo wojny, co jest zaskoczeniem, że mamy cały czas bardzo duży napływ inwestycji zagranicznych. Korzystamy z tego trendu skracania łańcuchów dostaw, tych doświadczeń po pandemii. Wielu inwestorów zagranicznych przenosi swoją rzeczywiście produkcję czy centra usług z dalekiej Azji do Polski. Żeby nie w Chinach, tylko tutaj w Polsce, bo jest po prostu bliżej rynków zbytu. W Chinach lepsza infrastruktura, bliżej. No dzisiaj w tym świecie skomplikowanym geopolitycznie liczy się bezpieczeństwo i Polska postrzegana jest jako konkurencyjny i bezpieczny kraj. Co mówię, to jest dobry sygnał, bo no jednak za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. W dokumencie KPO, który rząd opublikował już 2 lata temu, ja lubię sobie do niego wracać czasami, no jest lista tych wyzwań rozwojowych stojących przed Polską, fundamentalnych. To jest kwestia tego, co trzeba pokonać, przezwyciężyć, zmienić, żeby gospodarczo jeszcze wyjść na wyższy poziom. Jestem ciekaw, czy pan jak się spotyka z biznesem, z inwestorami, jakim pan tłumaczy to, co dzieje się w Polsce wokół Krajowego Planu Odbudowy? Kluczowa ustawa utknęła teraz w Trybunale Konstytucyjnym. Czy ludzie o to pytają, czy oni mają jakąś wizję tego, co tutaj się dzieje? No ja mam trochę łatwiejszą rolę, dlatego, bo jestem tą instytucją, która przychodzi z rozwiązaniem, prawda, czyli... Ale tymczasowym, panie prezesie, tak? To tak, nie jest fundament. Ale jednocześnie, zgodnie z prawem, ja zapewniam bezpieczeństwo finansowe programu KPO. Innymi słowy, inwestorzy, którzy się pytają, czy te projekty się rozpoczną, czy nie, ja mówię, to jest zagwarantowane, to finansowanie jest pewne, jest tylko ryzyko, czy ono będzie ze środków unijnych, czy ze środków krajowych. Natomiast rzeczywiście no, cyfryzacja, transformacja energetyczna, wypełnienie tych luk infrastrukturalnych to jest bardzo potrzebne. Ja o tym mówiłem publicznie. KPO jest bardzo dobrym programem, który to są inwestycje, które po prostu trzeba zrealizować i warto, aby doszło do realizacji wszystkich tych kamieni milowych, te pieniądze z Unii Europejskiej do nas jak najszybciej trafi. Ja sobie nie potrafię wyobrazić scenariusza, że one prędzej czy później do nas nie trafią. Radzi pan coś? Ma pan jakieś sygnały, przecieki, jak to się rozwinie w tym Trybunale? Nie, co rząd wie? Rząd ma ten plan ustawy z 9 sędziami, teraz ma to zmieniać. Czy to komisji nie będzie przeszkadzać, że tak chce ten problem rozwiązywać ręcznie, trochę sterując liczbą, tak żeby te głosy się zgadzały? Coś o tym wiemy, co dzieje się tam za kulisami? Nie uczestniczę w tym. No, zajmuję się tym i byłem odpowiedzialny, żeby przygotować całą tą infrastrukturę finansową, system, który ma służyć wdrożeniu sprawnemu KPO. Rozpoczęliśmy
to finansowanie, system jest uruchomiony, więc mam nadzieję, że... To... aż będą środki z Unii, żeby nam też to sfinansowały. Zrefinansować, tak, tak. Zrefinansować. Spadek zapotrzebowania na finansowanie inwestycji, to z kolei sobie wynotowałem ze strony NBP. Kolejny kwartał, gdzie w raporcie jest o tym, że no, duże firmy biorą mniej kredytu na inwestycje i jeszcze komitety kredytowe banków spodziewają się, że na drugi kwartał tego roku, czyli na wiosnę, na teraz, też będzie spadek tego popytu. To kolejny taki kwartał. Czy to pana nie niepokoi? Co będzie naszym motorem wzrostu gospodarczego, jeśli firmy będą ograniczać swoje inwestycje? Czego trochę miernikiem jest to, że biorą mniej kredytu na te inwestycje? Tak, no ten popyt na kredyt inwestycyjny spada. Mamy w tej chwili, czy przechodzimy taki najtrudniejszy moment w polskiej gospodarce między czwartym kwartałem, a przełomem teraz właśnie kwietnia, maja, okres spowolnienia gospodarczego, kiedy ta aktywność gospodarcza jest najniższa, jest duża niepewność, spadło jakby zaufanie też przedsiębiorców, konsumentów. Towarzyszył temu szczyt inflacji, natomiast ja jestem przekonany, że ten przełom już drugiego, trzeciego kwartału przyniesie taką poprawę parametrów gospodarczych w Polsce, czyli zacznie przyspieszać wzrost gospodarczy. Inflacja ma swój szczyt i powinna spaść poniżej 10%, tak w perspektywie trzeciego, czwartego kwartału. Stabilizuje się te oczekiwania co do stóp procentowych, bo wiadomo, jak mocno wzrosły stopy procentowe, to spadł popyt na kredyt. Pojawiają się już spekulacje co do obniżek stóp procentowych w perspektywie najbliższych dwóch kwartałów. I pytanie, czy to nie za prędko przy takiej inflacji, która jest 14+, a powinna być maksymalnie 3,5%? Zgoda. Uważam, że nie ma co się spieszyć. Trzeba zadbać o to, żeby inflacja wróciła do swojego celu, czyli poniżej 3,5%. To, co na pewno jest bardzo pozytywne w polskiej gospodarce, to jest kurs złotego. Rzeczywiście on jest na bardzo dobrym, silnym poziomie. To jest taka kotwica jakby stabilności polskiej gospodarki. Pojawiła się z powrotem nadwyżka w bilansie obrotów bieżących. Innymi słowy, można powiedzieć, że po takim naprawdę poważnych turbulencjach gospodarka w najbliższych miesiącach powinna łapać stabilność. To otoczenie przedsiębiorców powinno być bardziej przewidywalne. No i mam nadzieję, że to pozwoli też w perspektywie najbliższych kwartałów, że firmy zaczną z powrotem inwestować. Chociaż te inwestycje prywatne naprawdę pomimo tych wszystkich turbulencji w ostatnich dwóch latach trzymają się na dość przyzwoitym poziomie. Duży tu ma wpływ na to, mają inwestycje zagraniczne. Naprawdę rekordowy napływ inwestycji zagranicznych w ostatnich trzech latach. Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, był naszym gościem. Panie prezesie, dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo, do widzenia.